Doskonale. Wszyscy jesteśmy w komplecie, to ja was teleportuję do siebie i uwaga, ruszamy do ostatniego rezerwatu przyrody, gdzie zaczyna się nasza przygoda. Niektórym się jeszcze wczytuje, jak widzę, więc jeszcze sekunda. Moi drodzy, to jest właśnie ostatni rezerwat przyrody. Miejsce, w którym bajkowe stwory, ale również zwierzęta, które znamy z codziennego życia, z otaczającego nas świata, żyją sobie spokojnie, nie niepokojone przez ludzi. No ale zabrałem was tutaj, bo ostatnio zdarzyła się pewna przykra niespodzianka w mojej akademii i potrzebuję waszej pomocy, bardzo potrzebuję waszej pomocy. Na początek chciałbym się przedstawić, ale jestem bardzo skromną osobą, więc nie wypada mi za wiele na swój temat mówić. Wyręczy mnie w tym centralne drzewo. Centralne drzewo to ta ogromna roślina z różowymi liśćmi na środku ostatniego rezerwatu przyrody. Śmiało, chodźcie za mną, opowiem wam po drodze coś więcej. Bardzo proszę, żebyście zajrzeli do tego kryształu. Widziałem, że ktoś to już robił. Tak jest, tu mamy informacje o motylach, o tym, że są dzienne i nocne, że te nocne nazywamy ćmami. A czy ktoś pamięta, czym się żywią motyle? Nektarem? Pewnie, że tak. Nektarem, który zawiera w sobie dużo cukru, żeby miały siłę do przebierania skrzydełkami. Jak być może wiecie, w akademii mojej zawsze dzień zaczynał się od kąpieli pod centralnym drzewem. Nie inaczej będzie w wirtualnej przygodzie pana Kleksa. To jezioro, oprócz tego, że jest tu rozrzuconych trochę świecidełek, skrywa też pewną tajemnicę. Bardzo proszę, żebyście się przyjrzeli skałom, drzewom, wodospadom. A gdy ktoś znajdzie jakieś nietypowe miejsce, to niech da znać. To właśnie jest kraina Szpaka Mateusza. Czy ktoś może pamięta, kojarzy, kim był Szpak Mateusz? Szpakiem, który był księciem. Tak, tak, tak. Urodził się jako książę, syn potężnego króla, no ale na skutek splotu niefortunnych wydarzeń i tego, że nie słuchał taty, tylko poszedł na polowanie wbrew jego woli, zwracam tylko uwagę, jak się kończy niesłuchanie rodziców, został zamieniony w ptaka, dokładnie w szpaka. A powiedzcie mi proszę, czy ktoś się orientuje, dlaczego tu jest tyle guzików w krainie Szpaka Mateusza? Po co mu są te guziki potrzebne? Jeszcze raz, bo urwało, ale chyba dobrze mówiłeś. Żeby odnaleźć guzik do czapki Paihiwo, doktora tego. Dokładnie tak. Doktor Paihiwo przekazał Szpakowi guzik magiczny z czapki Bogdychanów, dzięki któremu on mógł z powrotem stawać się chłopcem. No niestety, Bebok ostatnio wszystkie moje sekrety rozsypał, włącznie z tym magicznym guzikiem. Stąd serdeczna prośba do was, żebyście wszystkie guziki wyzbierali z powrotem. Zwróćcie uwagę, że podchodząc do szuflad, też możecie je otwierać i tam też są pochowane guziki. A w międzyczasie widzę, za co jestem wam bardzo wdzięczny, że zaglądacie do kryształów, w których są informacje na temat wynalazków. Proszę, czy powiedzcie mi, czy ktoś otworzył taki z internetem i zauważył, przeczytał, po co powstał internet? Kto stworzył internet i w jakim celu? No, jesteśmy w nowym świecie, właśnie w Królestwie Bajdocji. Słuchajcie, ktoś może zapamiętał z książek lub filmów, czym zajmują się mieszkańcy Bajdocji, czyli Bajdoci? No to posłuchajcie. Bajdoci spisują wszystkie bajki, które zna ludzkość, oraz wymyślają nowe. Mają tam też spisane... Chwilę wszyscy posłuchamy piosenki i ustalimy, jaka to jest. A w międzyczasie wam tylko dokończę, że bajdoci mają spisane również oczywiście moje przygody, bo są to bardzo cenne przygody i dobrze, żeby każdy miał do nich dostęp. Zerknijmy, jaka ta piosenka tu gra. Uważajcie, niektóre stwory mogą być niebezpieczne, a niektóre wręcz przeciwnie, pozwolą nam się na nich przejechać i nie utopić się w wodzie. Pamiętajcie, po drugiej stronie jest zamek Wielkiego Bajarza i to na nim się za chwilę widzimy.